Dzisiaj TVN obchodzi 20-lecie. Ty w stacji od dłuższego czasu. Ja cię chciałem zapytać, czy pamiętasz, masz taką sytuację, nie wiem, z jakiegoś programu, serialu może, że chciałabyś ją wymazać z pamięci? Jakaś wpadka może? Nie. A z taka najbardziej pozytywna sytuacja? Oj, było ich kilka. Bardzo dobrze wspominam moment, kiedy zadzwonił telefon, że chce ze mną porozmawiać pan Edward Miszczak. I co dalej? Zemdlałam. Jakie wtedy słowa wypowiedział? Jaka propozycja padła? Że zapraszam na spotkanie i na tym spotkaniu zapytał mnie, czy nie chciałabym poprowadzić You Can Dance. I ty się zgodziłaś i było super. Tak, to było już po paru latach pracy w TVN-ie, bo zaczynałam od TVN Lingua, tam uczyłam języka angielskiego, pisałam scenariusze, potem byłam w TVN Warszawa, pracowałam normalnie w Kubiku do godziny tam konkretnej, przygotowywałam programy, dzwoniłam do gwiazd, prosiłam, żeby przyszły do nas do programu na wywiad, nie wszystkie się zgadzały, więc walczyłam o fajne gwiazdy, o fajne materiały, później dostałam swój bloczek w Rytmie Miasta, takim programie, który mieliśmy w TVN Warszawa, później był Taniec z Gwiazdami i wreszcie pojawił się właśnie ten telefon. X-Factor jeszcze był. Po You Can Dance.